pak-paktem na burka tak po prostu wbijać z młotem, to ciężko by było. Trochę żywności. Trzecia karma. Kolejny pędzel, niepotrzebny. Usterta książek, może coś? Tak, chuja, kartki papieru. Co mnie? O, chyba zaraz coś serio muszę zjeść. Ty umierasz? Nie. A co? 7% głodu. No ale ty przecież masz jedzenie w skrzynce. No to muszę wrócić do bazy. Wymyślisz. Dobra, nic ciekawego tu nie było. Te domki sobie lutujesz? No, lutuję tą pseudofarmę. Jak tutaj, wiesz, wbiłem, to już chcę dokończyć. Ej. Aktor. Nie wiem, czy widzowie co będą słyszeli na nagraniu, ale ja się postaram... Postaram się to wam odgłośnić. Słyszałem jakieś dziwne szepty. I się trochę, kurwa, przeraziłem. W jakim sensie szepty? Szepty, takie... No, szepty. Szepty, szepty. Człowieka, ale... szepty. No nie wiem. Szepty człowieka, tak? Mhm. Raczej NPC-ta nie spotkasz. Jak się zaraz jeszcze dobrze złoży, to ja umrę. Jebańce, jeszcze rozjebały skrzynkę z jedzeniem. Kurwa! Gnoje. Ja może pójdę, bym sobie trochę zombiaków. A nie, chciałbym powiedzieć, zombiaków powybijam, ale z moim HP to... No właśnie, ja cały czas tak patrzę na twoje HP i tak... Tak powiem ci szczerze osobiście, że nie widzę, żeby to dobrze ci wyszło. No jest. To trochę rzeczy jest fajnych. Nie mogę przejść. Bo LOS możemy normalnie chyba zasadzić później, co nie? Tak, możemy nawet robić opatrunki bez LOS-u. No, tylko to jest właśnie chyba jedyny sposób na wyleczenie się po prostu, tak? No nie, no możesz również jedzenie mieć. Czekaj. Garniacz, tak, co to ale... jest? A, obrażenie zawodowe. Chodziło mi o takie większe wyleczenie się, jak chodzi o HP, nie? To w sumie chyba tak. Ewentualnie lutowanie, no. Bo jedzeniem to tam, wiesz, się wyleczysz na może, nie wiem, dwa hity. No nie gadaj. Ja mam 100% HP. Ja mam 30 na 108. Ty strasznie lamisz, widzę, aktor. 3 śmierci. Podejdziesz tutaj do mnie... Nie, kurwa, ty nie weźmiesz tego. Dobra, no to muszę pamiętać, że jest tutaj skrzynka. Teoretycznie mógłbym coś tutaj jeszcze sam też pójść popatrzeć. Jeśli się nie boisz, to spoko. A ten domek naprzeciwko naszej bazy, w której będziemy spędzać noc... No to mieliśmy tam questa przecież. A w tym z... Dobra, to ten był, dobra. Nie, bo tak patrzę, co mogę zlutować, bo niby... Jeszcze tutaj jest budynek, w którym na single player byłem i wiem, gdzie jest jaki loot. Nie mogłeś być na single player w tym budynku, bo one są randomowo generowane teraz, a dwa, to jest mapa wygenerowana przeze mnie. Znaczy tak, tylko tak wiem, wyglądowo kojarzę. Jeżeli się nie mylę, na samej burze jest winda, jest tam pokój... Taki jeden pokój... A nie, w sumie wygląda podobnie jak tamten. I tu masz od cholery tych budynków, więc... Powiem ci, że no... Miałbyś farta, jakbyś się znalazł taki sam budynek. To one mają różne wariacje też. Jezu, myślę, że pies, a to mój brzuch.
Dobra, aktor, myślę, że możemy zacząć robić kolce. Pułapka, drewniane kolce. Myślę, że tak 40 to by wypadało zrobić. Dobra, to już iść po prostu tam. Zacznij kraftować kolce. Okej? Mhm. Tam jest motel, tam jest nasz budynek, dobra. Muszę bedrola ściągnąć z tego budynku. Jakbyś widział, jak mi Seven Days'a ścięło przez chwilę. Znaczy, no ogólnie Seven Days ma dosyć spore problemy, jeżeli chodzi o... o rozgrywkę. To już nie pierwszy raz widzę. Ale to podobno grać. Robisz kolce? Najpierw udaję się w stronę bazy. No możesz przecież kraftować... W sensie wiem. Mnie nie wyrobisz, jest godzina 17. Sam idei kraftuję. Dobra, 28 mogę stworzyć. No to powiem ci szczerze, że tak średnio. No wiem. Jednego kurczaka widzę. Ale wyjebał daleko. Gdzie ty gnoju jesteś? No nie widzę go. Bo jak mi tam mówiłem, że mi ścięło, nie? No. To wyglądało to tak, że wskoczyłem sobie na dach takiego kontenera, tak to nazwę. Mhm. I wcisnąłem w tym samym czasie tamba, bo myślałem, że wiesz, wejdę, zacznę tworzyć sobie przy okazji kolce. Mhm. Skoczyłem. Ten dach oczywiście nie wiem czemu się zapadł. Jak moja postać go dotknęła. No. A w tym czasie się jeszcze tap wczytywał. Tak grę ścięło totalnie. No mówię, no Seven Days ma problemy niestety jeszcze ze sobą. I wydaje mi się, że jeszcze długo, długo będzie miał te problemy ze sobą. No wiesz, no w Alfie jeszcze jest. Kurwa, od 15 lat. Nie, od 10 chyba. 2013 chyba był relay z pierwszej alfy. To co, no to nadal czekamy na pełną wersję. No i definitywnie. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać. Tak samo. Nie no, co ty? Zamiast bety to już wypuśćmy oryginał, czemu? Bardziej mi chodziło o to, że się dużo nie zmieni. No. Dobra, to są wszystko kamienne. Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś na górze. Wydaje mi się, że dobrze byłoby zniszczyć schody tutaj. A już na pewno te drewniane tu. Więc są kamienne, o kurwa. To ty, aktor, trzeba się spiąć. Dobra, które tutaj niszczymy? Tutaj na samym dole, o tu. Tu gdzie jestem ja? Wyjdź. Zacznij rozwalać tutaj ten rządek i drugi rządek, tak jakby do góry. Potem się zrobi drewniany. A idę zrzucę te przedmioty i ci pomogę. Chyba kilofem powinno mi szybciej pójść. No powinno. Tu mamy bardzo mało czasu, 4 godziny zostały do Blood Moona, a my jesteśmy jeszcze w lesie. Wiesz ile te schody mają HP? Wiem. No. To nie powiem, że trochę to iść będzie. Niestety wiem.
Dobra, bedrola sobie tu położę. Ty bedrola położyłeś sobie tu? Chyba. Chyba. A nie, przepraszam. Nie wiem. Bo mógłbym niby teraz po niego polecić. Czy tylko jak postawię drugi, to pierwszy się zniszczy, czy... Raczej tak. Dobra. Bo pierwszy zostawiłem tam gdzieś w jakimś miejscu, jak miałem sobie ustawić go, żeby nie lecieć dwa miasta dalej, nie? Mhm. Dobra, rozwalasz, tak? No, zaraz polecą pierwsze schodki. Ja rozwalam te w piwnicy. Dopiero pierwszy taki kwadracik poleci. Ja się blok. Mhm. No i u mnie zaraz poleci, już mam tylko 1900. A u ciebie ile mają? 5. Też 5. Ja wolę kilopem czwarty poziom. Ja drugi poziom. No to właśnie dlatego. I wolę na kawie. Więc mi stamina tak nie spada. I spada, więc przerwy są, nie? Nie ma przerw, aktor. Zapierdzielamy. O, trochę tego będzie. O ile mi kilof nie padnie. A nie mamy przecież tego do naprawy. Mamy. Zaczyna błyskać. Oj, już zaczyna błyskać. Się już zapowiada. Będzie ciekawie. Ale to już będzie w drugim odcinku. Ale napierdzielo. Dobra, drugi blok zaraz padnie. No Jezu, jeszcze taki półbloczek tutaj jest. Mam całe te schody rozwalać, czy... No najlepiej by było tak, żeby nie weszły. W sensie tak, tylko bo tutaj jest aż... Zaraz ci przyjdę, pomogę. W sensie chodzi, bo te schody mają aż z 5 kratek wysokość, nie? Tak, po ale 3, że... tylko te dwa rządki do góry. A, dobra. Mamy kawę jakoś tam w... Ja mam przy sobie, jak chcesz szukać. Uważaj! Spokojnie. Trochę cię walnąłem, nie wiem czy już cię nawet nie walnąłem. Nie, tak mam 38 HP. Dobra, idź tam rozwala, ja jeszcze zobaczę dookoła. Czy nie ma żadnych schodów? Kurwa, oczywiście, że są. Holy moly, guacanoli. No nie widzi mi się to, powiem ci szczerze. Chyba nie zdążymy. Dobra, mamy naprawcze w bazie, tak? No ja tam miałem. Nie wiem, czy ty miałeś. Bo co w ogóle potrzebne do naprawy jest? O, zestaw naprawczy. Jak to napierdala? Ja się boję. Nie wiem, ty masz skrzynki pozamykane, ty tam... No możliwe, no. Czekaj, lecę już ci. Zaraz otworzę te skrzynie. Oj, to będzie jazda. To dobrze wiedzieć, że tutaj jest na przykład są banda, że tutaj są bandaże. Ty nie widziałeś? Nie, używam sobie teraz. Dałem ci zestaw naprawczy. I dawaj jak to szybko, bo już zostały 3 godziny. A jeszcze musimy to poogarniać wszystko. Dobra, wracam do pracy. Ja coś powiedział, ale się powstrzymam. Ty chyba pewnie wiesz co? Nie, nie mam ciemnego skina. Znaczy mam, ale... Unika... Ale świętego Mikołaja.
Tu patrzę przy okazji, czy tu jeszcze nie ma żadnego wejścia na górę, ale chyba nie. Świętego Mikołaja w zestawie Black and White. Kurwa, Oreo. Walisz tam? Mhm. No, zaraz pierwszy rządek rozwalę. Jeszcze tylko 3,5 tysiąca. Może dramat. Jest już 19, a my... Jesteśmy w dupie. Jeszcze czeka nas rozstawianie tych kolców, ale nie wiem, czy my w ogóle zdążymy. No też mi się nie wydaje, że my zdążymy. Właśnie, jak my na drugim rzędzie sotków postawimy kolce, to co, one sobie przez to przebiegną, czy... Nie, dostaną obrażenia, ale... No, w sensie, nie wiem. W sensie, nie wiem, bo jak muszą podskoczyć, to jak one to uderzą? No mogą na to wejść. A mogą sobie po prostu ustać na drugim, tak. Jak z tego, jak te kolce są powiedzmy na trzecim stopniu, w sensie może ci pokażę później, o co mi chodzi. Na razie wal. Moment, kiedy najpłynniejszą animacją w momencie, kiedy rozwalam schody. Musiałem chwilę przyjawczyć, ale kopałem. O, dobra, schody tutaj są rozwalone do 1000. I co, już ci się giera padła? Czy kilo? Nie. Dawaj, bo... Naprawdę mało zostało. No właśnie, tu się da jeszcze wejść, kurde. Nie podoba mi się to. Chyba nie chcemy na Blood Moonie sobie strzelać. No jak będzie trzeba, to będziemy strzelać. Ale chyba z dachu, czy jak... No z dachu to też nie bardzo, bo jakby nie patrzeć, masz coś takiego jak sępy. A one latają podczas tego eventu. Mhm. Dobrze wiedzieć. A dużo ich wtedy tam lata, czy tak? A który nie mam pojęcia. Wiem, że występują podczas Bimbuna. Nie, bo na w sumie dobra, nieważne. Kurwa, my nie zdążymy, nie ma opcji. Ja tam zaraz już skończę ten drugi rządek. To przyjdziesz mi pomóc z drugiej strony. Dobra. No. Jak mi tak głód szybko poleciał? No bo pracujesz. Dobra, to muszę lecieć coś zjeść. Ja mam to samo w sumie. Dwudziesta godzina. Dwie godziny do Blood Moona. A my jesteśmy w dupie. To co, to może jeszcze polecę questa zrobić. Kopnę cię zaraz. Po kostkach. Oj. Słyszysz to? Jakby coś waliło. O, wilk przybiegł. Oho. Dasz tego zabić? Gdzie on jest tak w ogóle? Pod schodami tutaj. Ciebie? Mhm. Dosłownie jest tutaj u dołu. Pod schodami. Dobra. To nie wilk, to kundel. Ja w sumie nie wiem, czy on mi przypadkiem schody nie uderza. Uderza, ale... No to zostaw, niech pouderzy. A chcesz, nie daj Boże, żeby ci się tutaj dostał? No, w tym wypadku nie. No.
Jeszcze zombiak chyba jest. Czy nie? Dobra, ja rozwalam te schody, bo to trochę zajmie. Dobra, pomogę ci tutaj, a ty teraz pójdziesz do mnie. Kurwa, jeszcze mi się zepsuł kilof. Mój ma już jedną trzecią HP. Ty chyba w coś tam niżej rozwalasz, co? Tak mi się tak wydaje. Nie, teraz uderzasz w to sam. No bo z boku walę. Ale to jeszcze trzeba rozwalić. O Boże. Pies. Dużo psów. Dobra. Jebane burki. Tam też jest pies. Dobra, walimy to stąd. On już... A. Uderzyłem cię? Przepraszam. No. One już inwazję zaczynają. Półtorej godziny mamy przejebane. Nie zdążymy, nie ma opcji. Ale to w palcu to ja wątpię. Cię zachciało kamiennych schodów, kurwa, no. Nie mogę być drewniane. To będzie 128 zombie. Jak zaraz grę zacznie ciąć, to się nie zdziwię. No ja też się nie zdziwię, jak zacznie walić. Ja cię wolnąłem? Nie wiem. W sensie HP mam nadal, nie? No ale tak był dźwięk jakby ten, jakby coś wolnęło. Dobra, idź z tyłu, zacznij walić już kolejne. A ja tu rozstawię kolce. Ty tutaj z tyłu. Tak, dobra. Tam koło basenu. A te po prawej, tak? No. Bo tam po lewej już widzę trochę rozwalone, ale jakiś tam bloczek został. To może dokończ ten bloczek? Czy to by się kilof zepsuł? Co? Masz Reaper, czy nie? Co? Masz tego Reaper kita? Przy sobie nie mam właśnie, nie mogę naprawić. Masz jeden. Już ostatni mój. Ostatni, już później musimy iść na wyprawę szukać. No na pewno nie teraz. Nie no, co ty teraz, Bladmuna lecimy. Lećmy, nie zdążymy. Dobra, przynajmniej trochę jeszcze rozwalmy to, żeby one miały problem, żeby tu wskoczyć. Może zdążymy, już jak będzie za 20, to uciekamy. Już wiesz, dlaczego krzyczałem, żeby się wziąć za robotę, a nie questy robić? Nie no, co ty questy lecimy robić? Wektor Wal. Ostatni blok. Spierdzielamy stąd, ja poskładam z tobą. Czy w sumie razem poskładamy tutaj te... Polsy. O, ty, no walę normalnie i tak cię uderzę. A ja dostaję, ja mam dodatkowe nawet HP przy sobie nadal. Nie wiem, ja cię... Nie dostałem. Nie, bo wyglądało jakbym cię uderzył. Dobra. Dobra, i tutaj trzeba porozstawić kolce.
Okej. Czekaj do góry. Au, 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 au. 50 kp. Dobra, nie, nie rozwalaj tego. Kto ty to coś postawiłeś? Nie, nie, to jest to, co tutaj było, nie? 50 HP, dobra, spierdzielamy. Nie rozstawiać już tutaj? A jak masz, to rozstawiaj w środku. Ale ja już spierdalam. Ja jeszcze zdążę. Radziłbym ci się już jednak pospieszyć. Już wchodzę. Bo ja tu zamykam. Co? No to co, sprawdzamy jak na dachu jest wygląd? No. Niebo czerwone. Dobra, wejść tu łatwo nie wejdą. A burków na dworze nie brakuje. Tak? Nie. Wszędzie. Znaczy nie jest ich dużo, ale po prawej najwięcej. No, widzę na razie jednego. Ja dwa. Gdzie ty drugiego widzisz? Jeden chodzi przy parkanie. Drugi tam do lasu. Dobra, jest drugi tu. A gdzie ty? A, to trzeci. Drugi był tam, w tym lesie, tam poszedł dalej. Tam. Dobra, no i co? Musimy przetrwać 6 godzin. Nie. Może 10 minut wytrzymamy? Powiem ci, że bardzo, ale to bardzo pesymistycznie podchodzisz do naszego rozwiązania. Masz amunicję mało? Coś tam mam. Gdzie to jest wejście? Utknęli na dachu, szok. Coś tam miałem. 23 pociski ci wyrzuciłem przez skrzynkę. No i rozpoczynamy walkę. Miałem skrzynki kurwa pochować na dole, zapomniałem. Już teraz ich nie pochowam. Niech rozpocznie się bitwa. Idę na dach. Coś się dobija. Pierwsze lecą. Pierwsze koty za płoty. Chyba nie opłaca nam się strzelać ani nic. Nie. Ej, w sumie jak one mają tę podstawę rozwalić, nie nawet? To oni mają tyle tych podstaw, że tutaj... Może same nam pomogą z rozwalaniem. To co, to jeszcze do burków idziemy. To co, jeszcze do burków strzelamy? To myślę, że już nad ranem. Proszę, gdzie one są? Na razie w ogóle nie korzystają z najsłabszego punktu, więc jest dobrze. Ja tak się tylko domyślam, nie? Już jest jeden cwaniaczek. Gdzie tam idzie? No, koło słabego punktu. Dwóch nawet jest. Jeden chyba w basenie ucznia. Schody rozwalaj. Biedaczy. Widzisz, że normalnie mogą wskakiwać. Biedę. Chyba zdech jeden. Chyba, że jak one zaraz jakiegoś parkura tu zrobią. Dlatego siedzimy na dachu, w razie czego, żeby spierdalać. W razie czego to my parkour zrobimy. No właśnie. Ale nie wiem, czy uciekniemy przed hordą. Pewnie nie, bo to są koszmary.